jeden dom, który powstał formalny, mianowicie nie wiem, nie poprosiłem przewodniczącego Komisji Wyborczej Gminy Szutowo o wręczenie zaświadczenia o wyborze zabójca Gminy Szutowo. Bardzo proszę. Proszę mi pan młodość na to, że nie się zapomina. Wznawiam obrady pierwszej sesji Rady Gminy Szczytową w 9 kadencji. Po przerwie. Proszę o potwierdzenie, ponieważ jest 15 radnych, sesji bierze udział 15 radnych, więc Rada może podejmować prawomocne. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady. Zgodnie z paragrafem 12 Statutu Gminy Szutowo, ustęp 1, Rada wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady przysługuje każdemu radnemu. Głosowanie na przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady przeprowadza się oddzielnie. Celem dokonania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo niezbędne jest określenie zasad i procedur wyboru. Przystępujemy do procedowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo. Otrzymaliście Państwo, radni, projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szutowo. Przystępujemy do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego. Państwo radni, głosowanie nad proponowanymi ewentualnie zmianami regulaminu odbywa się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. Głosujemy w następujący sposób. Wyczytuję kolejność listy obecności nazwiska radnych, którzy odpowiadają, jak głosują. Za, przeciw, wstrzymując się. Czy Państwo radni wnoszą propozycję zmian do projektu regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo? Nie widzę. Wobec tego głosujemy w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczutowo. Biłgorajska Emilia Małgorzata. Tak. Borowska Renata Marzena. Tak. Czajkowski Andrzej Marek. Tak. Dębski Piotr. Tak. Domin Barbara. Za. Dziarkowski Zbigniew. Za. Komorowska Anna. Za. Kopciński Zbigniew. Za. Kopyciński Marek. Za. Krusiński Przemysław. Za. Nordowski Roman Marceli. Za. Pijankowski Ryszard. Za. Pinarski Stanisław. Za. Tadeusz. Tomolewski Józef. Za. Woziński Marzyn. Stwierdzam, że za przyjęciem regulaminu głosowania głosowało 15 radnych za, przeciw, nikt, wstrzymał się nikt.
Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały nr 1/1/2024 Rady Gminy Szutowo z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szutowo. Głosowanie w sprawie ustalenia regulaminu odbyło się. Za przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw nikt, wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała nr 1/1/2024 Rady Gminy Szutowo z dnia 7 maja 2024 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady została przyjęta. Odczytam Państwu teraz uchwałę nr 1/1/2024 Rady Gminy Szutowo z dnia 7 maja 2024 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, czyli ustaw 2024, pozycja 609, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczytowo zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Głosujemy, wyczytuję kolejno z listy obecności Rady. Piłgorańska Nina Małgorzata. Tak. Borowska Renata Marzena. Tak. Czajkowski Andrzej Marek. Tak. Dębski Piotr. Tak. Domin Barbara. Tak. Dziarkowski Zbigniew. Tak. Komorowska Anna. Za. Kociński Zbigniew. Za. Kopyciński Marek. Za. Krusiński Przemysław. Za. Norkowski Roman. Marcel. Za. Pijankowski Ryszard. Za. Pilarski Stanisław Tadeusz. Za. Topolewski Józef. Za. Woziński Maciek. Za. Dziękuję bardzo. Wiem, że uchwała nr 1 z dnia 7 maja 2024 została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Wybór komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szutowo. I to teraz zgodnie z paragrafem 56 statutu Gminy Szutowo, ustęp 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych w liczbie co najmniej 3 radnych. Komisja skrutacyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego komisji. Ustęp 2. W przypadku przeprowadzania wyboru członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca. Ustęp 3.
W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart odstemplowanych przez pieczęcią Rady. Kart do głosowania nie może być oczywiście więcej niż radnych obecnych na sesji. Przypominam, jest 15 lat. Ustęp 4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Ustęp 5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. Ustęp 6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głosowanie tajne powtarza się. Zgodnie z paragrafem 3 ustęp 1 przyjętego przed chwilą regulaminu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szutowo, głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy Szutowo przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybraną przez Radę Gminy spośród radnych w głosowaniu. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Proszę. Ja proponuję panią Renatę. Kogo? Panią Renatę proponuję. Pani Renata Borowska. Czy radna wyraża zgodę? Tak. Radna wyraża zgodę. Proszę o kolejne kandydatury. Pan Stanisław Tadeusz. Czy radny wyraża zgodę? Tak, tak. Radny wyraża zgodę. Proszę o kolejną kandydaturę. Proszę pana. Nie, pani Barbara Domin. Pani Barbara Domin. Ma doświadczenie, co w którym kącie się nie zgodzi. Radna wyraża zgodę. Radna wyraziła zgodę. Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali i wyrazili zgodę na udział w pracach w komisji niżej wymienieni radni gminy Szutowa. Pani Renata Borowska, pan Stanisław Tadeusz Pilarski, Barbara Domek. Przystępujemy do głosowania. Kolejności alfabetycznej trzymam. No przepraszam. Co? Jeszcze raz powtórzę, w takim razie do komisji przystępujemy. Pani Renata Borowska. Ale kto? Ale kto? To? Ale nie. Komisja wyjścia. Barbara Domek. I Stanisław Tadeusz. Przystępujemy do głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szutowa. Głosujemy w następujący sposób. Wyzwoluję kolejno z listy nazwiska Rady, którzy odpowiadają za, przeciw, wstrzymując się. Głosowanie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Bingo Rajska Lila Małgorzata. Tak. Borowska Renata Barzena. Tak. Czajkowski Andrzej Marek. Za. Dębski Piotr. Za. Domin Barbara. Za. Dziarkowski Zbigniew. Za. Komorowska Anna. Za. Korczyński Zbigniew. Za. Kopyciński Marek. Za. Krusiński Przemysław. Za. Markowski Roman Marceli. Pijankowski Ryszard. Za. Pilarski Stanisław Tadeusz. Za. Szamalewski Józef. Za.
Górnicki Malega. Razem z ustaleniem zaproponowanego składu komisji współpracownej głosowało 15 radnych. Przeciw nikt na uszach głosów. Stwierdzam, że Rada Gminy Szczutowo ustaliła skład komisji skrutacyjnej do wyboru Rady Gminy Szczutowo osoba Renata Borowska, Barbara Domik, Stanisław Pilarski. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o zajęcie miejsca wyznaczonego do pracy komisji i o wybór spośród składu komisji przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
proponuje Kuciński Zbigniew. Czy radny Zbigniew Kopciński wyraża zgodę? Wyrażam. Radny Kopciński wyraził zgodę. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Słucham. Nie widzę. Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamykam listę kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy Szczytowo. Stwierdzam, że kandydatami do objęcia funkcji przewodniczącego Rady Gminy Szczytowo zgłoszeni zostali i wyrazili zgodę na kandydowanie Zbigniew, radny Zbigniew Kopciński i radny Józef Topolewski. Proszę zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Szczytowo o zaprezentowanie swojej osoby. Proszę bardzo, pan Zbigniew Kopciński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, jestem osobą znaną na terenie gminy Szczytowo. W samorządzie gminnym jestem od 2000 roku. To jest moja piąta kadencja, trzy kadencje byłem przewodniczącym Rady Gminy Szczytowo. Uważam, że swoje obowiązki wypełniałem przyzwoicie, nie było uwag. Deklaruję swoją współpracę z nowymi władzami wykonawczymi, z panią wójt, z panią sekretarzem, z panią skarbnik, bo właśnie ta droga prowadzi do jakiś sukces. Jeżeli nie będzie chłodni, nie będzie jakichś nieporozumień, wtedy naprawdę osiągniemy bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Józef. Na mojej ulotce wyborczej było takie zdanie. Jestem stąd. I można powiedzieć, że w 90% rzeczywiście tak jest, bo jestem stąd. Urodziłem się w Kalorze w 1994 roku, czyli w 20 wieku. Już jestem, można powiedzieć, wiceseniorem. I za wyjątkiem krótkiego epizodu 10 lat byłem w Płocku na szkole na Politechnice i tam też pracowałem w kilku firmach, ale z racji mieszkaniowych tutaj zostałem ściągnięty przez dyrektora szkoły, gdzie takim bonusem było dostanie mieszkania. Dlatego przyszedłem tutaj, pracowałem w szkole, a do odejścia na emeryturę, czy jak to ruski mówią, odejścia w wystawku, czy odszedłem na emeryturę. Ale jeszcze sięgnę pamięci na poprzednik, czyli jak już tutaj pobudowałem dom, w 1987 się wprowadzałem do tego domu, zaangażowałem się społecznie, utworzyliśmy komitet obywatelski, gdzie celem tego komitetu było przygotować pierwsze wybory, wolne wybory samorządowe. I ten komitet właśnie te wybory przygotował. Ja sam zostałem radnym pierwszej kadencji. Przypomnę, że to było dawno, dawno temu, a więc rok 1994. Czyli to była pierwsza kadencja taka, no w sumie, że trzeba było przecierać ścieżki, bo to wszystko było zmienione. Wiadomo, co przed tym był jaki ustrój i to wszystko się jak gdyby przewaliło, mówiąc w słowie. Ale nie skończyłem na tym, później startowałem do powiatu, przegrałem, ale nadal angażowałem się społecznie. Zostałem przewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Hali Sportowej, gdzie zrobiliśmy taki pewien ferment i ludzie jak gdyby dowiedzieli się, że takie rzeczy mogą być u nas. Hala powstała, nie mówię, że to moja zasługa była, ale zasługa takiego urabiania społeczeństwa. Robiliśmy festyny, zbieraliśmy pieniądze i ta hala powstała, została uroczyście otwarta. Dalej, moja pasja to jest sport. I tutaj powiem, że pierwsze biegi, które organizowałem z Markiem Poczwartowskim, to na pewno organizowaliśmy jako partyzanci, bo nie byliśmy w ogóle zrzeszeni w żadnej organizacji. Był to rok 2003. I tak po kolei żeśmy rozwijali to. Także obecnie, żeby nie zanudzać tutaj sportem, w tym roku ogłaszamy pierwszy triatlon szczytowski. Czyli to będzie taka fajna impreza, gdzie będą trzy zawody. Rolki, biegi i rowery. Wójskie rowery. Dalej
Społecznie opiekuję się cmentarzem w Brynie i to będzie mój, że tak powiem, koniec, bo będę chciał doprowadzić ten cmentarz, żeby historia tego cmentarza wyszła tutaj na forum naszego społeczeństwa, ponieważ niewiele ludzi wie, co tam się działo, a można się dowiedzieć, ponieważ prowadzę też stronę tego cmentarza www.brynno.pl i naprawdę jest to ciekawa historia. Nie ma w pobliżu takiego cmentarza, który ma taką dokumentację. Jeżeli chodzi o internet, to prowadzę społecznie, czyli pokrywam też koszty domen i swój czas. Prowadzę 4 strony internetowe właśnie związane ze sportem i z tym cmentarzem. Oraz też powiem Państwu, że jestem aktywny na Facebooku, to spuszczałem różne filmiki, niektórzy może znaleźć parasolki, gdzie niewidzialna ręka naprawiała jakieś dziury w chodniku, nie wiadomo kiedy. To wystarczyło zrobić, było tylko filmik, poczytałem parasolki i patrz miniometruli. Także tak to moja droga wygląda. Obecnie jestem emerytem, nadal interesują mnie te sprawy, no szczególnie estetyka, tutaj jest dużo do zrobienia. Na moje hasło wyborcze było, żeby było ładniej, czyli wiadomo co chodzi, żeby było ładniej. Jedno z 4 hasł, tak z grubsza, tak to wygląda, dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś pytania do kandydatów? Nie ma. Przystępujemy wobec tego do kolejnego punktu porządku obrad. Przeprowadzenie tajnego głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o wyłączenie nagrywania przebiegu sesji. Proszę o opuszczenie sali plenarnej zaproszonych gości i pracowników biura obsługi. Na sali pozostają wyłącznie radni. Bardzo proszę Komisję Konsultacyjną o...